Dzień dobry. Chciałbym tym filmem rozpocząć cykl z życia inowrocławskiego rowerzysty. Do tej pory zajmowałem się głównie absurdami drogowymi w Inowrocławiu dotyczącymi kierowców. Ale postanowiłem, jeżdżąc troszeczkę na rowerze, po prostu zająć się też absurdami napotykającymi rowerzystów. Tym bardziej, że spotkałem się z informacją, że komuś w urzędzie miasta ubzdurało się, że Inowrocław może zostać rowerową stolicą Polski. Z mojej obserwacji Inowrocław to może co najwyżej zostać rowerowym zaściankiem Polski, żeby nie powiedzieć dosadniej zadupiem. Myślę, że te słowa nie są przesadzone, chociażby te znaki, które za mną stoją, już o czymś mówią. Jak się traktuje w Inowrocławiu rowerzystów? Tu nawet się nie dba o to, że znaki są poodwracane. Bo wiem o tym, że nikt tych znaków w ten sposób nie ustawił. Ale nikt też potem nad tymi znakami nie panuje. Kupiłem sobie kamerkę GoPro, to się chyba tak fachowo nazywa. I teraz jeżdżę z tą kamerką. Dzisiaj pokażę Wam kilka przykładów bzdurnych rozwiązań, jakie napotyka rowerzysta w Inowrocławiu. Ale to nie będzie ostatni film. Może byście mi podesłali jakieś Wasze spostrzeżenia. Może w końcu zrobimy porządek. I może kiedyś staniemy się rowerową stolicą Polski. Na razie ścieżki rowerowe to głównie mamy tam za moimi plecami w nowej części Solanek. I to są znaczące kilometry ścieżek rowerowych w Inowrocławiu. Bo tak w mieście to raczej one są bez składu i ładu. Ni stąd, ni zowąd się zaczynają, ni stąd, ni zowąd się kończą. Zamiast być umiejscowione na jakichś drogach, gdzie jest duży ruch, to po prostu czasami przez osiedla domków jednorodzinnych przebiegają. Tam, gdzie ruch jest uspokojony. Nikt nad tym nie panuje. A przecież miasto wydało jakieś pieniądze. Jestem w posiadaniu tego dokumentu na koncepcję rowerową. Powiat również. I co? I gdzie są te ścieżki rowerowe? Nie ma ich. Także na początek kilka przykładów. Dziękuję. I jeszcze jedno. Gdzie mają rowerzyści jeździć w Inowrocławiu? Ile można jeździć po tej patelni? Przykład pierwszy. Najnowsza inwestycja dla rowerzystów. Droga dla rowerów i pieszych wzdłuż ulicy Narutowicza. Nadal na prawie całej jej długości brakuje oznakowania poziomego, ale najlepsze dopiero przed nami. Inwestycja miała się zakończyć na Alei Powstańców? No to się na tej alei zakończyła. I napotykamy znak koniec drogi dla rowerów. Więc nie pozostaje nam nic innego, żeby nie łamać przepisów, jak tylko zjechać na jezdnię ulicy Narutowicza i po niej pokonać brakujący 130-metrowy odcinek drogi dla rowerów. By potem, nie wiem czy do końca w sposób zgodny z przepisami, na nią powrócić. Jakie to inowrocławskie. Przykład drugi. Droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Solankowej.
równa, szeroka, dobrze oznakowana. Tylko że nagle się kończy w pewnej odległości od ulicy Wilkońskiego. I rowerzysta ma dwie możliwości. Albo pchać rower po chodniku, albo przejechać kawałek pod prąd ulicą Solankową. Przykład trzeci. Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Od tego miejsca, jeśli chcemy kontynuować podróż ulicą Wojska Polskiego, musimy zjechać na jezdnię, gdyż droga dla rowerów skręca w ulicę Popiełuszki. Zauważcie dodatkowo, że oznakowanie poziome nie pozwala nam skręcić w lewo w ulicę Szarych Szeregów. Możemy to wykonać jedynie korzystając z przejść dla pieszych. Przykład czwarty, który przejdzie w przykład piąty. Jadąc drogą dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wojska Polskiego od 800-lecia wzdłuż bloków, nagle napotykamy na jej koniec. I musimy zjechać na jezdnię. By dalej po jezdni popedałować dziarsko w kierunku Alei Niepodległości. I gdy tak sobie dziarsko pedałujemy wzdłuż mijających nas aut, po przejechaniu odcinka około 350 metrów nagle napotykamy na znak zakaz wjazdu rowerów. Znak ten oznacza, że dalej po jezdni rowerem jechać nie można, ale również oznacza, że gdzieś tu w okolicy musi być droga dla rowerów. Tylko gdzie? Bo żadnych znaków nie widać. Ja akurat wiem, gdzie jej szukać, dlatego że przed chwilą po niej przyjechałem. Ale co ma zrobić rowerzysta, na przykład turysta z innego miasta? Na początek tyle.